Jak już wiemy z komunikatu dzisiejszego, na przedpolu Warszawy odbyły się silniejsze, drobniejsze utarczki. Natarcie nieprzyjacielskie szło głównie na kierunek Woli. Tam mamy do zanotowania kilka dość poważnych sukcesów, jeżeli chodzi o stosunek sił. Tak więc na natarcie niemieckie, przygotowywane na wozach transportowych, uderzył nasz patrol złożony z 12 ludzi. W wozach transportowych było ponad 70 żołnierzy piechoty niemieckiej. Wszyscy oni zostali przez nasz patrol rozbici ogniem, przy czym 8 samochodów transportowych zostało zdobytych, jeden czołg został spalony i zdobyta została jedna armatka przeciwpancerna. Przeciwnik poniósł bardzo duże straty w zabitych i rannych, jak również i w jeńcach. Przy tym już omówionym epizodzie i przy innych kilku, które były również skierowane z tego rejonu, z grupy pułkownika Porwita. Jeńcy, jak i wszyscy zresztą inni z ostatnich dni i z całego szeregu innych akcji pochodzący, zostali zgrupowani w Cytadeli. Charakterystyczną jest rzeczą od pewnego czasu skonstatowanie zachowania się motoryzowanych jednostek, motoryzowanych czołgów czy samochodów pancernych niemieckich. Otóż oderwanie od swoich baz operacyjnych zupełnie wyraźnie daje się już skonstatować w unieruchomieniu tych czołgów i samochodów pancernych. Tak więc coraz częściej mamy do czynienia na przedpolu Warszawy z czołgami i samochodami, które zostały okopane i zamienione po prostu na artylerię, gdyż czołgi i samochody pancerne są zbrojone w armatki. Pochodzi to stąd, że czołgom tym i samochodom pancernym brakło benzyny i musiały one zostać na miejscu, zamieniając się w artylerię. Oczywiście będą one prędzej czy później ściągnięte, rozbite i ściągnięte do Warszawy. Sama Warszawa miała spokój. Nie było nalotu. Nie jeden warszawianin się dziwił temu, ale przyczyna tego jest prosta. Po prostu niepogoda. Chmurne niebo, niski pułap chmur. Otóż tą pogodą w Polsce właściwie każdy narzeka na pogodę. Każdy narzeka na klimat. Nic o tym klimacie nigdy nie wiadomo. Mówi się, że ciągle, że 6 miesięcy jest zimno, a 6 miesięcy jest zima. Marszałek Piłsudski mówił, że mówiąc o pogodzie, mówił, że w Polsce jest tylko jedno pewne, że w lipcu i sierpniu nie będzie padał śnieg. Ale i to nie zawsze. Otóż tak jak normalnie zawsze wszyscy sobie życzymy pogody, tak od dnia 1 września Polacy tak jak nigdy życzyli sobie niepogody. Niepogody, która by, a zwłaszcza deszczów, która by mogła się poważnie odbić na operacjach. Weźmy choćby samoloty. Samoloty mogą tylko pracować skutecznie i z małymi dla siebie stratami, z możliwie małymi, przy wysokim pułapie lub przy bardzo czystym niebie. Natomiast gdy pułap jest niski, chmury są niskie i one muszą oczywiście pracować pod chmurami na niskiej wysokości. Mogą oczywiście pracować, mogą robić naloty, mogą by swoją bojową pracę odbywać, ale wówczas narażają się na bardzo ciężkie i dotkliwe straty. Otóż dzisiaj nie mieliśmy nalotu. Ot taki był jeden, może drugi rozpoznawczy, tylko samolot przyjechał, bo w tych warunkach, przy takim niebie jak dzisiaj, przy niepogodzie, przy niskim pułapie chmur, naraziłoby się lotnictwo na bardzo ciężkie straty, a jeśli wziąć pod uwagę, że przy normalnych warunkach tej pięknej pogody jesiennej jakoś mieli, przy czystym, bezchmurnym niebie, kiedy one mogły szybować na wysokości 4, 5 do 6 tysięcy,
metrów i stamtąd rzucać swoje figurki, swoje bomby, jeżeli przy tych warunkach miały bardzo często straty bardzo dotkliwe, w ogólności sięgające do 20%, to cóż dopiero byłoby, gdyby musiały swoje naloty odbywać w warunkach dla siebie niekorzystnych, a więc przy niskich bardzo lotach. Otóż ta pogoda, tak jak się odbija na działaniu lotnictwa, tak również odbijała się i na działaniu czołgów. Czołgi, zwłaszcza ciężkie, niemieckie czołgi, muszą mieć grunt suchy. Jak wiemy, do tej pory czołgi pracowały dla siebie po prostu w znakomitych warunkach. Od pierwszego dnia działań wojennych nie spadła po prostu ani kropla, nie spadła ani kropla deszczu. No teraz się zmienia. Kończy się ta już pogoda. Zaczną się deszcze jesienne i wówczas czołgi niemieckie będą miały bardzo utrudnioną pracę. Będą się mogły posuwać tylko po drogach, a schodząc z dróg, schodząc na teren roli, wejdą w ciężką rolę, w błoto często i tam stracą 3/4 swojej siły przebojowej. Po tym kilku uwagach związanych z sytuacją na naszym lokalnym warszawskim froncie, chciałbym przejść do sytuacji ogólnej, powiedzieć kilka słów o niej. Otóż wszystkim się rzuca w oczy, wszyscy to konstatujemy, mianowicie, że front jest w nieustannym ruchu. Nie ma tej sytuacji, jaka była w czasie wojny światowej, że przyjęta taktyka linearna, taktyka ciągłych linii wojsk, dywizji, korpusów, armii posuwających się wzajemnej sobą łączności, związanej ze sobą, to w obecnej wojnie zupełnie ustało. Wojna jest typowo ruchowa. Wojna typu takiego, jak była wojna francusko-pruska w 1870 roku, czy jak nasza w 1830. Dziś miejscowość jest w ręku nieprzyjaciela, jutro jest odbita i nawzajem nieustanny kontredans. Otóż charakterystyczną cechą obecnego układu sił nieprzyjacielskich jest to, iż nieprzyjaciel stara się dwuskrzydłowym manewrem otoczyć armię polską. Wysyła dalekie zagony. Tam, gdzie uderzenie jest główne, oczywiście wojska nasze ustępują, ale w ciężkich walkach. Nieprzyjaciel się przedziera, tu i owdzie. Wysyła dalekie zagony swoich czołgów. Tak doszli w ostatnich dniach aż do Lwowa. I Lwów, podobnie jak Warszawa, przyjął tę samą postawę. Broni się. Jak najbardziej słuszna i najbardziej celowa taktyka. I będzie się bronił. O tym, że Lwów się broni, wiemy z komunikatu naczelnego wodza. Nie publikujemy go. Nie podajemy go do wiadomości. Dlatego, że nie dostajemy tekstu ściśle autoryzowanego. Wiemy o tym tylko za pośrednictwem stacji baranowickiej, stacji naszej, która go podała. Otóż w tych warunkach nie możemy absolutnie podawać tekstu, który nie jest autoryzowany. Każde słowo komunikatu naczelnego wodza ma swoją wagę i cenę. Nie można w żadnym wypadku podawać coś, co nie jest całkowicie autoryzowane. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego my nie mamy tego komunikatu naczelnego wodza. Przyczyna tego jest bardzo prosta. W tych warunkach, kiedy jest wojna ruchoma, kiedy w nieustannym ruchu znajdują się oddziały, kiedy poszczególne dywizje przesuwają się, często bardzo długie marsze i o duże przestrzenie, cała łączność naczelnego dowództwa jest przede wszystkim poświęcona zagadnieniom i sprawom operacyjnym. Utrzymania łączności dla celów operacyjnych, dla celów dowodzenia. W takich warunkach przesyłanie komunikatów, choćby nawet bardzo ważnych i mających wpływ przecież na nastrój kraju, jest rzeczą drugorzędną. Musimy mieć pod tym względem całkowite zaufanie, że sytuacja, jaka się rozgrywa w naszych oczach,
jest dyktowana warunkami wojennymi wytworzonymi w ostatnich dniach. I zupełnie nie ma powodu niepokoić się tym, że komunikatów Naczelnego Wodza nie ma. I mimo tego, że moglibyśmy nawet wziąć Baranowicz i szybko odpisać jej, jego tekst, nie czynimy tego rozmyślnie, jakkolwiek wiadomości w ostatnim komunikacie i przedostatnim są pomyślne, czasami aż bardzo pomyślne. Ale jest to zupełnie celowa i konsekwentna polityka. Nie będziemy podawali żadnej wiadomości, która nie jest całkowicie autorytatywna, która nie jest całkowicie pewna. Choćby to nawet była wiadomość dobra, wiadomość radosna. Otóż z tego właśnie komunikatu słyszanego z Baranowicz dowiedzieliśmy się, że rozpoczęły się walki o Lwów. Otóż i tam zagon daleki, wysunięty naprzód, podszedł aż pod same miasto. Lwów, jak już mówiłem, przyjął tę samą taktykę, mianowicie postanowił się bronić, jedynie słuszną i celową. Otóż wiemy już z doświadczenia Warszawy, że czołgi wysunięte naprzód, oderwane od swoich baz operacyjnych, działające po dalekich liniach komunikacyjnych i przy warunkach upotrzykiwania miasta, nie mogą tego miasta zdobyć, chyba że po niesłychanie ciężkich ofiarach i po bardzo silnym, przy bardzo silnym użyciu tych właśnie wojsk zmotoryzowanych, a przede wszystkim czołgów. Otóż w tej sytuacji, jaką ona się obecnie przedstawia, jest ona po prostu rzutu mapy i z oceny warunków, jakie się odbywają przed nami, jest ona wcale niepomyślna dla wojska niemieckiego. Proszę wziąć pod uwagę, że nieprzyjaciel odsunął się o setki kilometrów od swoich baz. Wydłużył niepomiernie swoje linie komunikacyjne, które niesłychanie łatwo mogą być przecięte w wielu miejscach. Otóż przy tego rodzaju układzie frontu, przy takim wydłużeniu linii komunikacyjnych, to, że zajdą zagony czołgowe pod Lwów, czy zajdą, prawda, gdzieś dalej na wschód, że rzucą się w tym czy innym kierunku, bynajmniej nie dowodzi to, że sytuacja jest niepomyślna, że sytuacja jest ciężka, że sytuacja wymaga jakichś gwałtownych posunięć czy gwałtownych reakcji. Wojna jest ruchoma, front jest zmienny, sytuacja zmienia się z dnia na dzień, raz jest taka, raz jest inna, ale jest ona celowa od pierwszej chwili, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I w tej sytuacji, w jaką my dzisiaj mamy, tylko wytrzymanie tego chwilowego naporu stwarza dla nas coraz lepsze horoskopy i coraz lepszą pozycję. Że nie udało się armią niemieckim zniszczyć naszych dywizji, a więc nie udało się przeprowadzić ten plan operacyjny, o którym mówiłem przedwczoraj czy dwa dni temu, dowodzi tego niezmiernie mała ilość jeńców, jaką Niemcy biorą w tych właśnie walkach i w tych manewrach okrążających armię polską. Proszę sobie przypomnieć, co się działo w czasie wojny światowej, kiedy taka czy inna operacja połączona z manewrem oskrzydlającym na jedno czy na dwa skrzydła dochodziła do swojego końca. Rezultatem bywały dziesiątki tysięcy, czasami setki tysięcy jeńców. Całe korpusy, całe dywizje, całe armie często były brane do niewoli. To był właśnie rezultat operacyjny. A tutaj nie mamy tego rezultatu operacyjnego. Nasze dywizje nadwątlone, ale cofają się w pełnym swoim składzie, niezłamane i nierozproszone. Najlepszy tego dowodem jest właśnie mała ilość jeńców, co podnoszą zwłaszcza wszyscy korespondenci, a przede wszystkim wojskowi obcy. Cała prasa wojskowa, obca, zagraniczna jest pełna właśnie uwag pod tym względem. Dlaczego Niemcy nie mają jeńców? A jeżeli mają, to tak znikomą ilość. Dlatego właśnie, że nie mogą doprowadzić do tego głównego celu, jakim przyświeca, mianowicie do rozbicia i zniszczenia armii polskich, naszej dywizji. W obecnej chwili
sytuacja się znowu zmienia. Wiemy o tym, jakkolwiek nie możemy podać, jak już mówiłem, z jakich przyczyn komunikatu oficjalnego. Nas na zachodzie od Warszawy sytuacja jest pomyślna. Tam biją się nasze dywizje. I w związku z tym widzimy zupełnie wyraźne odprężenie na zachodnim froncie Warszawy. Natomiast od wschodu zbliżają się nowe jednostki niemieckie. Znowu wydłużają swoje linie komunikacyjne, zuchwale prą naprzód drobnymi zagonami tu i owdzie, ale jaki będzie ten koniec tej operacji, to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa, tak by wyglądało przedstawienie ogólnej sytuacji, która, jak powiadam, układa się na zachodzie pomyślnie, jeżeli nawet nie bardzo pomyślnie, a na wschodzie układa się w tej chwili od mniej więcej tak, jak była przed tygodniem na zachodzie od Warszawy. O tyle nie tak, że jesteśmy o wiele bardziej przygotowani, że nie ma mowy o zaskoczeniu, że siły nasze są o wiele większe, że wiemy już, jak walczyć w mieście, że zdajemy sobie sprawę, iż czołgi na przedpolu Warszawy są zupełnie dostatecznym instrumentem wojennym. I dlatego zupełnie spokojnie należy oczekiwać rozwoju wypadków i należy zupełnie spokojnie przyjmować wiadomości, że tu i owdzie pokazali się Niemcy. No to pokazali się Niemcy. Pokazał się jeden, drugi, trzeci czołg i od razu pada z tego wiadomość, że taka czy inna miejscowość zajęta. Wcale nie zajęta. Od po prostu te czołgi jak przyszły, tak i pójdą. Tak pójdą, jak i w ogóle pójdą wszystkie czołgi, te, które się zaplątały i zapuściły na ziemię polską. Na zakończenie chciałbym jeszcze kilka słów wyjaśnień dać. Dlaczego sięgamy do ochotników z Warszawy? Dlaczego uzupełniamy nimi nasze dywizje? Sytuacja jest pod tym względem bardzo podobna do sytuacji, jaką przeżywała Armia Polska w roku 1920. Wiemy, iż w dniu 4 lipca 1920 roku rozpoczęła się nad rzeką Autą, na dalekich kresach naszych, pod Dyneburgiem, ofensywa rosyjska. Manewr rosyjski polegał wówczas na tym, iż uderzyli oni na prawe nasze skrzydło, przy czym na prawym swoim skrzydle na nasze lewe, przy czym na prawym skrzydle umieścili silną grupę kawalerii, która nieustannie obchodziła nasze lewe skrzydło, zmuszając tym samym do załamywania i do cofania się naszego frontu. Na skutek tego manewru oskrzydlającego musiała się cofać lewe skrzydło, a później centrum i reszta naszych dywizji, co doprowadziło po kilku tygodniach do dojścia wojsk rosyjskich aż po bramy Warszawy, a nawet wysunięcie się dalej ku Płockowi, Włocławkowi i Toruniowi. Otóż po kilku tygodniach tego odwrotu, jaki wówczas Armia Polska dokonywała, musiało się to odbić oczywiście na zmęczeniu żołnierza i na pewnym nadwyrężeniu jego sił moralnych. Żołnierz, choćby najlepszy, cofając się, zawsze traci na swojej sile odpornej i na swojej sile moralnej. Przychodzi poza tym i zmęczenie czysto fizyczne. Jeśli ten odwrót polega na tym, ażeby się nie dać związać z walką z nieprzyjacielem, jeśli to jest odwrót pomyślany pod względem operacyjnym, strategicznym, jeśli właśnie ma on na celu uchronienie żywych sił wojskowych od zniszczenia i cofanie się na taką linię, która by dawała możliwość rozpoczęcia manewru, to odwrót taki bywa wytężający, bywa szybki. Marsze są długie, ciężkie, przy tym nieustannym, prawda, przesłonieniu tylnymi strażami wojskowających się. Wojsko się męczy w ten czas. Męczy się fizycznie i męczy się moralnie przez to samo, że się cofa. Od roku 1920, po dojściu pod mury Warszawy, dywizjom polskim dano wówczas ochotników. Dano ten zaszczyt młodej krwi, świeżej, niezmęczonej, pełnej entuzjazmu.
Wiemy, jaki miało to rezultat. Wiemy, iż na skutek tego można było podarować dywizję polskie do manewru polskiego, do kontrofensywy, która się zakończyła wspaniałym, druzgocącym polskim zwycięstwem. Otóż i dzisiaj niewątpliwie oddziały nasze są zmęczone. Zmęczone są szybkim odwrotem, zwłaszcza przed działającymi w takim tempie oddziałami jak broń motoryzowana niemiecka, nieprzyjacielska. I dlatego też sięgnęliśmy na razie po niedużą ilość ochotników, ale sięgniemy na pewno po większą, ażeby zmęczonemu żołnierzowi podać świeżą dłoń i żeby w jego szeregi wnieść entuzjazm niezmęczonego psychicznie i niezmęczonego fizycznie młodego ochotnika polskiego. Na zakończenie dzisiejszej pogadanki chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o dywersji. Mówiłem o tym, jaką się to stało psychozą po prostu powszechną. I trzeba przyznać, iż po wielokrotnym zwracaniu uwagi na szkodliwość tej psychozy ustała bardzo ta podejrzliwość wzajemna, ta nieufność, to osłabienie wewnętrzne sił przez to, iż ciągle się czuło za sobą czającego jakiegoś nieznanego wroga. Ale jeszcze są objawy. Choć chociażby, prawda, ta ekipa amerykańska fotografująca Warszawę, okopy, poszczególne punkty, bombardowane domy, rozwalone szpitale, pożary. Jest taka podejrzliwość pod tym względem, że oficer, który z tą ekipą jeździ, musi się nieustannie legitymować. I to nie zawsze wystarcza legitymacja zupełnie formalnie i z pieczątkami zaopatrzona i podpisami. Sprawdza się ją jeszcze, przetrzymuje, przeszkadza się w tej pracy. Ot ja sam wczoraj, kiedy pojechałem, ażeby sfotografować Instytut Piłsudskiego, płonący i rozwalony, musiałem się legitymować szanownym panom strażakom i policji, dlatego że mundur podpułkownika nie uchronił mnie od podejrzeń, czy nie jestem czasami dywersantem. Bo już mówiliśmy o tym wiele razy, że sami dywersanci nie zrobią tyle szkód, ile zrobi właśnie ta psychoza dywersyjna, która widzi i w oficerze, prawda, i w policjancie, i w najbardziej, prawda, zacnym i spokojnym obywatelu jakiegoś dywersanta. Ale trzeba stwierdzić, że mimo tych wypadków, tych epizodów, o które zacytowałem, pod tym względem nastąpiło już duże uspokojenie. Wystarczyło, prawda, tych ostatnich kilku dni, ażeby zwrócenie uwagi na szkodliwość tej psychozy, ażeby ona w znacznym stopniu ustała. Oczywiście wróci z tym spokój, wrócą również, prawda, i siły, które są niezmiernie nam w tej chwili potrzebne. Na tym zakończyłbym dzisiejszą pogwarkę z radiosłuchaczami i życząc chmurnego dnia na jutro, a może i na następne dni, niskiego pułapu chmur, powiadam warszawiakom dobranoc.